Moja czerwona ochronna nitka właśnie tutaj jest. Słuchajcie, ta nitka jest piękna, ale ta nitka, stoicie ze mną przez stół, więc jestem oddalona, ale ta nitka ma tak popieprzone regulowanie, że wiecie, że ja jak na początku ją dostałam, to nic bardziej mylnego, że ona tutaj ma dwa supełki i za któryś supełek się ciągnie. Nie! Ja po prostu nie byłam w stanie ogarnąć, jak ją zmniejszyć. Więc napisałam do tego pana, u którego kupiłam, i on mi nagrał film, żeby mi wytłumaczyć. To jest po prostu... No, także jak mi się dzisiaj tak poluzowała, to już nie mogłam jej pomniejszyć, a nie ma moich chłopaków, więc niestety sama sobie jedną ręką tego nie zrobię. No, także będzie na razie czekała, jak któryś wróci do domu, który pierwszy, ten lepszy i kiedy, no to wtedy mi założą nitkę. A ja sobie dzisiaj założyłam ten stary właśnie smartwatch. Chwilkę go podładowałam, działa mi ładowarka, ale ma jeszcze, wiecie, tutaj wszystko niepoustawiane, muszę od nowa aplikację ściągnąć, więc będę go nosiła na pewno, bo też jest ładny, taki jak widzicie okrąglutki, ale jest ta sama wersja, czyli złoto z czarnym. No dobrze, także tyle jeżeli chodzi o moje biżu, a ja przybywam do Was z czym? Z tym, i to jest zawsze u mnie. Lubię ten ręcznik, on jest fajny, on jest, wiecie, taki niereklamowany, nie? A zawsze jest tak, że jak się coś kupi, to jest takie reklamowane i tak, kurde, w tej reklamie wszystko tak zarąbiście wygląda, myślisz sobie, człowieku, ale to będzie ekstra produkt i naprawdę w wielu przypadkach ten produkt jest taki o, taki o. A takie średniaki właśnie dla dyskontów bardzo często są świetne. Ja się teraz zastanawiam, jaka firma robi ten ręcznik, bo ja na przykład na rynku nie znalazłam równie dobrego ręcznika, czyli wiecie, jakiejś tam innej firmy, pod jej nazwą. Ten jest gruby, chłonny, jest go dużo. Naprawdę to w ogóle nie ma o czym gadać. Słuchajcie, mam takie małe zakupy. Masełka mam cztery i tak, mam dwa gostyńskie. Dwa gostyńskie, które zaraz lądują w lodówce, bo się po prostu roztopią. I dwa takie z Pilosa. No ale mówię, gostyńskie jest najlepsze. Kupiłam znowu te kiełbasę. Słuchajcie, to jest swojska z szynki. Ja Wam powiem, to jest pikok. To jest bardzo pyszna kiełbaska. Ona może nie nadaje się do krojenia w kostkę, bo ta jej skórka nie jest taka, że się tak później ładnie trzyma, ale jak ją sobie usmażyłam na ciepło, na gorąco na patelni, to mimo do skórki miałam zastrzeżenia, to smak tej kiełbasy był tak pyszny, że znowu tutaj wiecie, Sokołowska ma świetną skórkę, ale smakowo się nie umywa. I muszę Wam powiedzieć jeszcze o zapiekankach. Te zapiekanki są z Lidla. I te zapiekanki są pyszne. I wiecie co? Ja tak nie zwracam uwagi, raz wezmę w Lidlu, raz wezmę w Biedronce i co jakiś czas te zapiekanki lądują w koszu, ponieważ ser się w ogóle nie topi. Nie wiem, czy zauważyliście, myślę, że tak, bo to nie jest pierwszy raz. Ser jest taki twardy i on, mimo że zapiekanka się spiecze, on się nie topi. I w ogóle to jest tak jakby... Plastikowe takie kluski leżały na zapiekance. I mówię, kurde, raz jest dobrze, raz jest źle. I ogarnęłam, że te zapiekanki z Biedronki są okropne. A te są całkiem smaczne. I tutaj w torbie mam trochę takich rzeczy. Ja Wam powiem tak stricte pod Igora, bo może nie karczek. Karczek sądecki to ja, do musztardy. Ale mój Igor teraz, coś mu się odmieniło i on jada szynki, nie? On jada szynki, ale tylko w wersji tosty. Czyli ser żółty, to chleb tostowy, ketchup, szynka i on po prostu rządzi. Więc wzięłam taką szynkę swojską, sądecką, tradycyjną. Bardzo ładnie wygląda. W ogóle te wędliny z Biedronki są pyszne. I wzięłam jeszcze taką wieprzową, dobrze się składa. Coś takiego tu mi się pogięła. I tutaj mam jeszcze dwa, no powiem Wam, że po prostu dwa razy szynka od szwagra, ale to już na kanapki, to szkoda. Chyba, że Igor sobie w nocy weźmie, nie? Bo on tam po nocach lubi podjadać. Natomiast no tej szynki to szkoda do tostów, bo ona jest tak pyszna, ale to jest dosłownie 5 plasterków. Ale naprawdę warto. Pyszna szyneczka. I tutaj mam jeszcze takie parówki, serdelki z szynki. No to tak wiecie, ja może zjem z dwie, nie? Resztę młody opindoli. I mięsko, bardzo Wam polecam to mięso. To jest kebab wołowo-drobiowy, pieczony, cięty. I tutaj są dwa sosy w środku, ale sosy średnio. Nie, w ogóle nie polecam. Sosy swoje się robi. To mięsko do pity albo do jakiejś, nie wiem, do jakiegoś wrapa. Słuchajcie, jest genialne. Jego tutaj nie ma dużo, ale wrzuca się na patelnię jakieś tam dodatki inne i pyszota. Taki ser cheddar, który no, kupuję po prostu od miesięcy, bo on jest dobry i on się sprawdza.
Znowu żółta fawita, bo nie było zielonej. Nie wiem, czy się równi, dlaczego żółta i zielona, jak żółta i zielona jest też półtłusta. Może tutaj jakimiś procentami? Nie wiem, zobaczymy. Ale jest też mój niezawodny, najlepszy, po prostu idealny ser. O, mam jeszcze bagietki, których chyba nie... Nie wiem, czy wzięłam. Nie, bagietki już mam wrzucone do lodówki. Bo powiem Wam, że dużo zakupów wrzuciłam. Warzywa rozpakowałam, pomidory, cebula, ziemniaki, papier toaletowy, woda, gąbki. To wszystko poskładałam i później ogarnęłam, że nagram Wam taki szybki przebitek z zakupów, bo wiem, że lubicie, a ja tak szczerze mówiąc lubię sobie też tak pogadać. Gnioki takie zwykłe są najlepsze, do tego wszystko możecie dodać i będzie dobrze. I tutaj mam dwa takie same sery Camembert naturalne, naturek. Także taka reklamówka, taka torba fajna. O, o taka. Taka torba, ale mam jeszcze dwie torby, a w zasadzie to miałam i trzy, tylko mówię, i pod pachą niosłam i trochę tak, no i tak jak zwykle, nie? Ale przynajmniej mam co jeść i jakby na przykład, nie wiem, pozamykali sklepy, to przez kilka dni przetrwam. Wiecie co? Ktoś ostatnio chyba nie oglądał mojego całego, jak to powiedzieć, do tu nagrywałam część zakupów, a drugą część pokazywałam w kuchni. Tam w kuchni pokazywałam same warzywa, owoce i tak dalej. I ktoś mi tam napisał, że za mało owoców, coś takiego i warzyw, chyba warzyw. Ale ja Wam powiem, że ja jak robię takie zakupy, takie większe, to ja nie kupuję zapasu, nie wiem, no na przykład teraz mam kalafiora tutaj, ale wiem, że go zjem, mam już wszystko, wiecie, tak przemyślane. Nie kupuję wielkiego zapasu, bo ja sobie idę do spożywczaka, czy tam, nie wiem, na zielony rynek i ja sobie kupię no wszystko to, co mi trzeba na świeżo, nie? Że te owoce i warzywa teraz to nie poleżą długo, zwłaszcza u nas tutaj, gdzie jest bardzo, bardzo ciepło. Kawka musi być i wiecie co? Ostatnio wzięłam w Lidlu olej kujawski. Mi się wydawało, że on 10 zł kosztował, ale ja chyba pomyliłam sobie ceny. No tym razem wzięłam taki tańszy, Vita Dor, olej rzepakowy. Więc słuchajcie, jak się da, to trzeba na wszystkim oszczędzić. Właśnie mam tutaj kalafiora, którego nie wiem... No nie wiem, czy jutro zrobię, bo tak naprawdę to mi obiad został, więc... Ale kalafior to akurat nie jest w roku i on poleży. Mam też tylko kilogram mąki. Nie robię wielkich zapasów, ponieważ teraz tak nie piekę, bo jest gorąco, więc wiecie, a tam jeszcze kilogram mam. No i mąkę do pierogów, bo może zrobię pierogi, bo te ostatnio nam tak po prostu weszły, że... Szok. Awokado, ono będzie musiało poleżeć, tak widziałam. Ale oboje z Igorem uwielbiamy pastę z awokado, do tego czerwona cebula, pomidorek, tortellini, zrobimy jakąś sałatkę i to. Ostatnio wzięłam właśnie nie gulasz angielski, tylko turystyczną albo tyrolską, nie wiem już, ale gulasz angielski jest na... Ale jest ciepło, on aż tam się leje, muszę go schować do lodówki. Gulasz angielski z Krakus smakuje mi najlepiej. I słuchajcie, nie było mojej musztardy miodowej i wzięłam sobie musztardę miodową, ale tym razem z Lidla, Kania. Majonez jest przepyszny, ketchup jest przepyszny. A czy musztarda miodowa mi podejdzie i może być zamiennikiem dla mojej ulubionej? Nie wiem, zobaczymy. Ale tak polecam tamtą, że mi wykupili. Bardzo też lubię, słuchajcie, z Herbapolu dżemy. Oni mają o wiele lepsze dżemy niż te dedykowane dla Biedronki. I mam tutaj z czerwonych porzeczek, uwielbiam, i truskawkowe. Teraz jak nie mam już ósemek moich, takich wiecie, problematycznych, które miały kieszenie i wchodziły mi tam wszystkie pestki i wszystko, to taki dżem truskawkowy u mnie nie wchodził w grę, ponieważ od razu byłby stan zapalny, stres, nie. Mydełko, róża i peonia. Tylko że ostatnio, nie wiem, miałam taki duży zapas tego mydła i bardzo dawno nie kupowałam. Właśnie tutaj mam czerwone trzy cebule. No mówię trzy, bo po prostu wiecie, później te cebule się robią beznadziejne. No i chusteczki. A tu mam suchy prowiant, taki stricte niezdrowy, więc jak ktoś nie lubi, to uwaga, uwaga, będę pokazywała. Czyli tak, to znaczy wiecie, to może nie jest takie niezdrowe, a te bułki mają spoko skład. I tych bułek zawsze biorę dużo, bo swojskich bułek mi się piec nie chce. Byłam też w piekarni i sobie zamroziłam 10 bułek, ale takie wiecie, na świeżo, na ciepło. No to niechaj będą właśnie pity. Pity pszenne. Lidla oczywiście, ale są bardzo dobre. I tutaj mam jeszcze ogórki. O, o nich zapomniałam, kurczę, wiecie co?
ale nie wiem, bo miałam robić mizerię, ale w sumie zostało mi jeszcze trochę tej kapusty, tak dla mnie, Igor nie je kapusty, więc nie wiem, może dla niego zrobię mizerię, ale to wiecie, jemu zrobię z trzech ogórków, a resztę może bym zrobiła małosolny. Zobaczę. No i tutaj mam jeszcze chleb tostowy. Jakoś mnie ostatnio tosty średnio wchodzą, ale wiecie co, nie wiem, czy sobie nie zrobię zaraz tosta z tym dżemem. Bo ten dżem po prostu jest, no jak go zobaczyłam w czerwonych porzeczach, to teraz aż poczułam, wiecie, ślinotok, nie? Więc może sobie taką zrobię lekką przekąskę. Zobaczymy. Ale najpierw to ja muszę zabrać te zakupy stąd i zanieść do kuchni. Tego to bardzo nie lubię. Moi drodzy, licznie do mnie piszecie, aby Wam powróżyć z moich kart, więc ja mam również takie karty i myślę, że z tych kart wyjdzie taka najbardziej prawdziwa przyszłość, ponieważ to będzie przyszłość nieodległa, w zasadzie bardzo bliska i na 100% na ten moment widzę w kartach, że w deserze, który zaraz zrobię, będzie Śnieżka. To jest w ogóle 100-procentowe, to mogę po prostu, wiecie, z ręką na sercu. Natomiast troszkę te karty takie są niepewne, ponieważ albo do tej Śnieżki dołączy czereśnia i borówka, albo dołączy do niej agrest i malina. Chociaż ja bym też nie wykluczała takiego zestawienia, czyli że na przykład będzie malina z borówką lub czereśnia z agrestem. No, ale nie, dobra. Ja jednak czuję tutaj jeszcze, tak wiecie, odczuwam też różne takie bodźce, że to jednak będzie to zestawienie. Także jeżeli chcecie znać swoją przyszłość, także tak, galaretka i Śnieżka na pewno. Jednak tak, czuję. Moja kula też pokazuje, że właśnie to jest to zestawienie. Także słuchajcie, kochani, jak wybieracie się do sklepu, to celujcie w Śnieżkę, czereśnię i borówkę. Dziękuję, a numer konta jest oczywiście jak zawsze w opisie. Teraz przyszedł czas na obiad, a obiad jest pół wczorajszy, pół dzisiejszy, bo dzisiaj sobie tylko usmażyłam, posadziłam jajko, a ziemniaki są wczorajsze, pokroiłam je na plastry zimne, świetnie się kroją. Tutaj jest przyprawa do ziemniaków, słodka papryka, trochę soli, trochę pieprzu, na masełku, odsmażone, na patelni, no i wczorajsza kapusta, którą tylko bardzo lekko podgrzałam, a jajko sobie specjalnie rozcięłam, bo ja albo obracam, albo po prostu podawam odrobinką wody, przykrywam pokrywką i wtedy wierzch się fajnie ścina, ale żółtko ciągle jest płynne. I takie właśnie jest najlepsze. Spora porcja, nie wiem czy podołam, ale taka pyszna, że może wcisnę. No, pyszne jedzonko w wybornym towarzystwie. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką na temat jedzenia nożem i widelcem i ja jestem zdecydowaną zwolenniczką właśnie posługiwania się sztućcami. Wiecie, no niektóre dania można sobie po prostu spokojnie zjeść tak i u mnie na przykład w domu rodzinnym nie przykładało się do tego jakiejś szczególnej uwagi. No po prostu to się ma, tego się potrzebuje albo bez tego można się, wiecie, ogarnąć i zależy kto co lubi. Z drugiej strony niech każdy je jak chce, niech każdy je jak mu wygodnie. Natomiast ja jestem zdecydowanie team obu rąk podczas jedzenia, podczas wiosłowania na talerzu. I wiecie, no tak mi po prostu lepiej smakuje. Ja Wam mówiłam, że ja potrafię na przykład jeść placki ziemniaczane nożem i widelcem, a także pierogi. Dobrze mi się je pierogi. Niektórzy nabijają, niektórzy kroją widelcem, ja natomiast wiecie, mnie to dodaje takiego smaku. Smaczniej mi się je, no i to cała filozofia, ale ziemniaki są boskie i nie wiem, czy lepsza jest kapusta, czy lepsze są ziemniaki. Natomiast jajko jest wiejskie od pani Krysi, także wcale nie odstaje. A powiem Wam więcej, ja mogę śmiało stwierdzić, że Krysie mają najlepsze jajka. Jakkolwiek to brzmi, natomiast moja mama też zawsze brała jajka od wielu pań, szła na ryneczek, to kupowała od tej, od tamtej, tu jakaś tam jej przynosiła, ale od Krysi były zawsze najlepsze. No, także widzicie, kolejna Krysia z Wielkopolski, która ma pyszne jajka. Jak kiedyś tutaj będzie, serdecznie pozdrawiam i dziękuję. No dobrze, a ja muszę Wam może najpierw Wam pokażę, nie? Zanim opowiem Wam historię straszną, co się wydarzyło dzisiaj w nocy, to do tej pory mnie sumienie dręczy, to pokażę Wam mój deserek. I tak, to są takie pucharki, które kupiłam sobie właśnie chyba w Delikatesach Centrum, dawno, dawno temu. A to są pucharki, które kupiłam sobie w Ikei. I ja
Nie wiem, ale jednak te chyba są takie bardziej prawdziwie deserowe, nie? Tak. Ale te też są ładne. Z tych fajnie się pije wodę. Mam dwie porcje dla siebie i dwie porcje dla młodego, natomiast trzecia porcja jest oszukana bez tej górnej, bo ta górna galaretka była na mniejszą ilość wody, więc widzicie, jest jej tutaj nie najmniej, bo ta jest, wiecie, wlana w ten taki najwęższy zaułek, ale najwięcej było tej białej, ponieważ doszedł jeszcze jogurt. I postanowiłam bez kokosów, po prostu myślę, że borówki na dole i borówki na górze i będzie świetnie. Ale to zaraz. Słuchajcie, co dzisiaj się wydarzyło w nocy, to po prostu nie macie pojęcia. Ja myślałam, że zawału dostanę, a wyrzuty sumienia mam ogromne, bo jak mnie znacie, jak nie, to Wam mogę powiedzieć szybko, jestem osobą, która nie robi krzywdy żadnym robaczkom, nawet muchy. Słuchajcie, ostatnio już się tak wkurzyłam, bo byłam taka spocona i taki mnie przeciąg przewiał, bo ja pootwierałam okna, żeby mucha mogła wylecieć bezpiecznie. Mam łapkę w razie czego, gdzieś tam w nocy jakiś komar, ale no nie, to jest ostateczność. Ale słuchajcie, jeżeli wchodzi w grę lęk, no to tutaj wiecie, wygrywa mocniejszy, nie? Chociaż gdyby był Artur, to ta sytuacja by nie miała miejsca. Słuchajcie, ja już poszłam spać, mój Igor zawsze długo siedzi. No i słuchajcie, słyszałam, że tam się tłucze, ja mówię, Igor, co ty robisz? Nic, pogaś światła. Wiecie, matka, nie? Pozamykaj drzwi i pogaś światła. No i wyobraźcie sobie, że ja zasnęłam, a potem się obudziłam. Nie wiem, która była godzina, ale ja mam coś takiego, że wiecie, jak się obudzę późno w nocy, no to ja wędruję do toalety, nie? No i po ciemku, tam kto by świecił światła, zaświeciłam dopiero światło w toalecie i słuchajcie, otworzyłam drzwi. I to był ten moment, kiedy ja, dobrze, że na cały blok nie darłam ryja, bo to był po prostu wstyd, jeszcze by tutaj jakiś sąsiad przyleciał. Bo wiecie, baba się drze, może coś się dzieje. Słuchajcie, to był tak, że ja otworzyłam drzwi i ten moment, kiedy unoszę, wiecie, bo to jest wszystko szybko, nie? Cyk. Unoszę nogę i mam ją już postawić na płytkach w łazience, ten taki pierwszy krok wchodzący. I ja, ta moja noga już prawie dotyka tych płytek, a ja robię... Zamknęłam drzwi i robiłam tak, a potem się obudziłam. No właśnie w tym sęk, że się nie obudziłam, tylko na podłodze zobaczyłam ćmę. Ale słuchajcie, to nie była ćma. Ona była takiej wielkości, dosłownie takiej, nie przesadzam, to nie jest tak, że wiecie, to ona była taka, nie, a Malina powiedziała, że była taka. Taka była. Takie miała skrzydła i siedziała sobie na podłodze pod kibelkiem. Kurde, jak ja bym na nią nadepnęła, słuchajcie, ja bym po prostu połamała nogi, stalając stamtąd. I ja szybko te drzwi zamknęłam i tak wiecie, mówię, Boże, co teraz? I idę do Igora i mówię, Igor, weź tą ćmę, tam jest taka ćma w łazience, weź ją, proszę cię. No, że do szklanki, wiecie, ale ona była tak duża, że szklanka by jej nie objęła autentycznie, ona by mi spieprzyła, ona by zaczęła latać, słuchajcie, ja mam fobię w ogóle skrzydeł, ptaków, ja się bardzo boję kur, tych ruchów takich skrzydeł, ja, jakby wpadł mi ptak czasem do mieszkania, nie wiem, kto by bardziej uciekał, ja, czy ten ptak, czy w ogóle co by się działo, ja bym nie wyszła po prostu o własnych siłach z domu, mnie by tutaj przyjechali, wiecie, nie? Pasy zawinąć. Ja bym... Nie wiem. Więc jeżeli coś jest większe, to już ja się, wiecie jak to, tak... Nie, no po prostu lęk mój jest większy. No i mój Igor mówi, że słuchajcie, bo to wpadło do niego do pokoju, bo on miał okno na oś, już czwarte, światło zaświecił, nie, i to wpadło, no wiadomo, do światła i on nie mógł tego wygonić, więc on po prostu wymyślił, że on zaświeci światło w łazience, zgasi u siebie, no i to poleci do światła. Jak wpadło, on zamknął drzwi, on se poszedł, nie? Tak. Nie pomyślał o matce. I słuchajcie, ja... Najgorszy był ten moment... Strach to było nic. Ale najgorszy był ten moment, że ja wiedziałam, że skoro on tego nie weźmie... On będzie, że się tego boi, nie. Bo to było straszne. To słuchajcie, u mnie już w głowie się dzieje, nie? Boże, to jest takie niewinne. No ale ja to muszę za... Bo inaczej, słuchajcie... Pomyślałam, rozważyłam też taką historię. Taki ten, że... pozamykam się... Znaczy wiecie, do kuchni nie zamknę, bo nie mam drzwi. Ale zamknę się w pokoju, tu zaświecę światło, otworzę balkon i może to wyleci.
Ale mówię nie, nie, bo jeśli to nie wyleci i gdzieś to wpadnie mi za szafę i to mi zacznie latać w nocy, no to wiecie, no ja, moje zdrowie jest chyba ważniejsze, nie? Poszłam do przedpokoju, wzięłam łapkę i prawie becząc, ale jeszcze ze strachem, bo wiecie, jak ja otworzę, czy to siedzi, nie, czy to nie lata, prawie becząc, z takim po prostu bólem zrobiłam to. Nie wiem, kiedy ostatni raz zrobiłam jakiemuś małemu robaczkowi krzywdę, nawet dzisiaj tutaj takiego małego jednego znalazłam i wyniosłam, nie, bo mówię, no go ktoś zadepta. Ja jak idę, to ja prawie ryzykuję połamanie nóg, ale nie nadepnę, na, nie wiem na coś. Ostatnio w nocy z Brunkiem szliśmy, to szukałam patyka, bo nie miałam skąd go wziąć, żeby glistę ściągnąć ze środka chodnika, bo tam, wiecie, no taka sucha biedna już była i wiadomo, no szkoda jej. A to było takie, wiecie, biedne, no takie, no, no to by mi może nie zrobiło krzywdy, nie? No ale mój strach po prostu wygrał i nie miałam wyjścia. Coś nie pójdę w nocy do sąsiada, nie? Jeszcze, żeby jakiś przystojny tu mieszkał, a tak to wiecie, bez sensu. No, także słuchajcie, no cóż, no mam na swoim koncie taki mały grzech, może i duży, ale naratowałam tyle, że może wiecie, jakoś mi to na zero wyjdzie, nie? No, ale kaca mam i teraz to mówię na poważnie, nie lubię takich sytuacji. Dobra, zjem sobie tę galaretkę, nie? Powiem wam, że ładnie wygląda. Ładnie. Zjem jedną, zjem drugą. Zjem. No, a wam dziękuję już za dzisiaj. I zostawcie kciuka do góry. Tak na pocieszenie dla mnie, nie? No. Ale to nic. O, za dużo nabrałam. To nie wezmę przy was, bo będę taka omalowana. Chociaż może się uda.